urodziło się? Wiecie, co się urodziło? No, córka. Czyli ma pan wnuczkę? Tak, wnuczka. 3200 miała. 21 wiek. Wieś w centralnej Polsce. W tym miejscu, jak wiaderko było, to właśnie na wiaderku to się stało. Stało to wiaderko, bo mówię, siku się chce tego. I nie mogła. Oni wzięła i na to wiaderko tego. A ja sobie poszedł obrządzać. A żona tu była i syn. No i dziecko właśnie w wiaderku było. Czyli dziecko do wiaderka wpadło? Tak, bo jak się chciała wypróżnić, to wpadło dziecko do tego. Wy wiedzieliście, że to dziecko? Ja to myślałem, proszę panią, że to z początku, że to macica. A później mama mówi, nie, coś mi się nie podoba. Mówię, mamo, zobacz, tu jest dziecko. No i rzeczywiście, że tak. I później, nie wiem, co ty żonie się odbiło, co tego, to wiaderko wzięła i tu postawiła. Z tym dzieckiem. Wyniosła to wiadro na mróz? Nie, tu do sieni. Chciała, żeby to dziecko nie przeżyło? Nie, chciała, tylko że wyniosła, bo jak ktoś wejdzie, to żeby tego. Żeby co? No, żeby... No, jak to się mówi, żeby nie śmierdziało, nie? W obecności matki, ojca i brata 29-letnia Magda urodziła córkę. Gdyby nie komplikacje po porodzie, o dziecku zapewne nikt by się nie dowiedział. Ja myślałam, że nie mogłam się, no, bo mi się, bo ja myślałam, że nie mogłam się wypróżnić, a to dziecko mi wpadło do wiaderka. A kto odciął pępowinę? Nie pamiętam, ja byłam w szoku. Pani wiedziała, że pani jest w ciąży? No właśnie nie wiedziałam. Śledza co widziałam, że myślałam, że przytyłam. Ale w ogóle pani nie czuła żadnych ruchów dziecka? No nie, ja się czułam bardzo dobrze. Bo ja to mówię, bo właśnie, bo to na kobietki jakbyś nie czuła, że jesteś w ciąży, to byś mi zwracała, ja na całą nic nie robiłam. I dobrze się czułam. I byłem do całego gary, dźwigałam dużo w pracy. A miesiączka? No właśnie, miesiączki nie miałam. I miałam iść do lekarza właśnie, w poniedziałek miałam iść do lekarza, bo jako miałam dzień wolny, my pójdę do lekarza. Przez 9 miesięcy nie tylko Magda nie zauważyła, że jest w ciąży. Ja nie wiedziałem, ani żona nie wiedziała, pytaliśmy się. Pytaliśmy się jak dziecka. Magdunia, powiedz córciu, przecież cię nikt nie będzie bił, nie będzie krzyczał na ciebie, ani nie. No trudno. Tato nie, mamo nie, nie jestem w ciąży. Kobieta jak jest w ciąży, to się zmienia. Tak, ale i myślałem, że ona przytyła, ale nie powiedziała, że jest w ciąży za tego. Bo to w barze robi, no to jak to mówią, spasła się, no. A wie pani, kto jest ojcem? Wiem. Wiem. I on też wie. Pan wiedział o tym, że ona jest w ciąży? Raczej nie. Co znaczy raczej nie? Wiedział pan, czy pan nie wiedział? Nie wiedziałem. Ja nie mogę podobnie. Pan nie może mieć dzieci? Tak. Skąd pan to wie? Lekarz to stwierdził? Kiedyś prąd mnie popieścił. Znalazłem się w szpitalu. Dawno temu. No nie sprawdziłem tego, ale że wszystkie hormony mi jakoś zaginęły, czy coś, no coś tam. Ale to medycznie nie było udokumentowane. Nie. Czyli to pana taka hipoteza? To tylko moja, no. A jeżeli o, nawet to gumki brałem. Mhm, ale nie zawsze? No nie zawsze. I co dalej? Właściwie to sam mieszka, to mi ją przyjął. Ja miał chociaż ugotowane. No dobra, no to Magda do pana, a co z dzieckiem? Jeżeli jest moje, to próbowałbym wychować. Dziecko cudem przeżyło. Stan zdrowia pozwolił już wypisać noworodka ze szpitala. Trafił do rodziny zastępczej. O dalszych jego losach zadecyduje sąd. Myśli pani o tym, że dziecko nie wróci do domu? Nie. Że może tak być, że nie dadzą pani tego dziecka z powrotem? No, tak myślałam. Ktoś z panią rozmawiał w ogóle na ten temat? No nie. Nic nie wiem. A jak by pani wolała, żeby dziecko
wróciło do domu, czy żeby ktoś inny się nim zajął? No właśnie nie wiem. Ja to bym wolała, żeby, bo mój partner jest na to gotowy, żeby ze mną wychować dziecko. A pani? Ja też. Jeżeli on, to ja też. A jeżeli on nie? To ja tak, bo on będzie, że on jest na to gotowy też, żeby dziecko wychować ze mną. Z czego wy żyjecie w ogóle? Żyjemy. Musimy jakoś sobie radzić. Kto pracuje w tej rodzinie? Ja pracuję. Ile pan zarabia? A to tak, pomagam. Pieniędzy nie chcę. To, albo jakoś się godzimy z rolnikiem, nie? On nam pomoże, my jemu i tak musi jakoś być. Pracuje pan za papierosy, tak? No, kupi tam jedzenia, tam, nie powiem, fajny jest. Mama ile dzieci miała? Ile was wychowała? Siostra i ja. Czyli dwójka dzieci. Tam, dwoje. I cały czas z rodzicami mieszkacie? Tak, tak. Ile pan ma lat? Kurde, już nie pamiętam. Bałagan, brud, smród i zimno. Fatalne warunki higieniczne. Rodzina dobrze jest znana gminnym urzędnikom. Tam nigdy nie było sytuacji, żeby występowała przemoc domowa. Tam nigdy nie było w tej rodzinie alkoholizmu. Natomiast możemy tutaj o czym mówić? Możemy mówić o niezaradności życiowej. Możemy mówić o nieumiejętności gospodarowania finansami, tym budżetem domowym. Rodzina ta wyszła z systemu pomocy społecznej, a więc nie korzysta ze środków pomocy społecznej od 2015 roku. Pobierają niektórzy członkowie rodziny świadczenia z zakresu świadczeń opiekuńczych, świadczeń rodzinnych, ale to już jest zupełnie inny system, gdzie nie ma bezpośredniej współpracy z rodziną. Pozostawieni sami sobie funkcjonowali jak umieli. Trudno uwierzyć, że przeoczyli 9-miesięczną ciążę, ale też trudno zrozumieć, że nie udzielono im właściwej pomocy, gdy o nią poprosili. Ile razy tego dnia było u was pogotowie? Dwa razy. Zamiast wziąć się zbadać, zamiast tego, to oni nie badali, nie tego. Jak tylko. To nawet słuchawką jej nie osłuchał? No nie, no mówię pani, jak Boga kocham, no żebym tu padł. Co ona mówiła w ogóle przy tym pogotowiu? To pytali się, czy w ciąży. Ona mówi, że nie. No ale jak by zbadali ją, tego, to by wiedzieli, nie? Że w ciąży jest. No skąd ja mogę wiedzieć? A co pani powiedziała temu lekarzowi? Temu pierwszemu? Tak. Że boli mnie brzuch. Pojechał, żeby lewatywę zrobić i pojechał. Z ekipa karetki zrobił. No i zostawiła macie tę taką strzykawkę, żeby robić lewatywę. No i jak mama zrobiła po tych broskach i poród i koniec. Czy ten ratownik zbadał pacjentkę? Tak, zbadał pacjentkę. Używał stetoskopu? Tak. I nie wyczuł podwójnego bicia serca? Nie mogę wypowiadać się na temat przebiegu badania lekarskiego i tego, co stwierdził podczas tego badania ratownik. Czy ratownik rozpoznał, że kobieta jest w ciąży? Nie mogę mówić o takich... nie mogę mówić takich informacji. Dlaczego? Jest to objęte postępowaniem prokuratorskim. Czy standardową czynnością jest zostawianie kobietom w ciąży urządzenia do lewatywy? To będziemy wyjaśniać, w jakich okolicznościach zostało to urządzenie, ten sprzęt pozostawiony. Czy w pani odczuciu ratownik postąpił słusznie, zostawiając tą kobietę w domu? Prawem pacjenta jest odmowa przewiezienia do szpitala. Ta kobieta tak uczyniła. Po porodzie kobieta zaczęła krwawić. Wtedy to rodzina drugi raz poprosiła o pomoc. Przyjechała druga karetka, która po reanimacji uratowała życie dziecka. Kto to dziecko przyniósł tutaj do domu? No, lekarz. Czyli lekarz zauważył to dziecko w wiadrze? Lekarz. Dziecko mogło umrzeć? Nie umarłoby. Bo jak karetka przyjechała, to dały dziecku te krople takie, jakieś kropelki. A gdyby ta karetka nie przyjechała, to co by się stało? To nie wiem.
Sprawę bada prokuratura w Radomiu. Babce dziecka postawiono zarzut usiłowania zabójstwa i aresztowano ją na 3 miesiące. W jaki sposób babka tłumaczy swoje zachowanie? Wyjaśnienia były składane niezbyt tak dokładnie. W pewnym momencie odmówiła w ogóle udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania, do składania wyjaśnień. No w każdym razie generalnie można by to powiedzieć jednym słowem, że była ponoć w szoku. Ojciec i brat kobiety, która urodziła dziecko, mają postawione zarzuty nieudzielenia pomocy. W związku z tym ich status jest taki, że są podejrzanymi w tej sprawie. Stało się, no i trzeba żyć. Dziecko ważne, że dziecko jest zdrowe. I ja jestem zdrowa. Mama w areszcie jest? Tak. Wiem. Dlaczego? Nie wiem. Jest, może źle zeznawała, czy coś. Nie wiem, u mnie też były w szpitalu. Wiesz, u mnie też były w szpitalu były. I mam kuratora sądowego. Ktoś z was się leczył psychiatrycznie? Wy macie jakieś orzeczenia o upośledzeniu? Ja to orzeczenie mam maloletkie. Widać, że oni potrzebują pomocy. W ich domu pościel nie była zmieniana, nie wiem, 5 lat. Ja myślę, że pani takich domów tu w Polsce mogłaby znaleźć jeszcze sporo. Ale co, zostawić ich samych sobie? Nie, oczywiście. To nie ulega wątpliwości, że to wymaga pomocy, pracy, kształcenia, edukowania we wszystkich sferach życia. Co dalej z nimi? No będą objęci pomocą w tej chwili i opieką i psychologa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy. Ta sytuacja jest takim przykładem, który powinien być bodźcem, jeżeli chodzi o działania MOPS-ów. Myślę, że w całej Polsce, że nie tylko ta sfera materialna jest ważna, ale ta sfera psychologiczna, taka i przygotowanie do życia. A myślę, że to jest taki obszar, w którym no, gdzieś powinno się coś więcej zadziać, bo to na pewno by spowodowało, że do takich sytuacji by nie dochodziło albo byłoby ich znacznie mniej.